czy ja, żyjąc w pojedynkę, tak wybrałam, czy jestem otwarta, to oczywiście do ciebie, czy jestem otwarta na kogoś, kto zamieszka ze mną w tym życiu, jak ja już tak się dobrze ze sobą czuję. Ja myślę, że w ogóle przebywanie i życie przez jakiś czas samemu ze sobą jest darem. Ja uważam, że to jest czas błogosławiony. Absolutnie. Na początku jest to bardzo trudne i od tego się ucieka, zwłaszcza jak się jest w związkach i się przechodzi ze związku na związek, albo się miało związek i się wydawało, że po prostu to jest to i nagle nie ma nic, zostajemy same. To jest najwspanialsza rzecz. To jest czas, którego nie można zmarnować, bo po tym czasie, jak się go naprawdę dobrze wykorzysta i mądrze, można odżyć. Mhm. Naprawdę, można nawet rozkwitnąć prawdziwym kwiatem, jakim się jest, ja że tak się pięknie wyrażę. Żyjąc samemu, możemy sobie przeanalizować relacje, które były i co się w nich wydarzyło, bo ponieważ my naprawdę przyciągamy to, czym wibrujemy od środka. Jest to też szansa, jak mówię do was, kochane kobiety, żeby następny związek, który pojawi się, jest bardzo wielka szansa, żeby on był lepszy, doskonalszy, a może, żeby to był właśnie ten, ponieważ wy się ustabilizujecie, wrócicie same do siebie, nazwiecie siebie po imieniu i będziecie wiedzieć, czego chcecie. Czego chcecie. Tak. Czyli to pragnienie bycia w parze pozostaje, rozumiem. Nawet jak się człowiek tak, jak się człowiek, się kobieta ja uważam, poczuje że, bardzo dobrze sama ze sobą. Wszystko jest, uważam, że człowiek, żeby żyć samemu, nie jest stworzony, absolutnie. Też jest ważne, co to znaczy związek, a co to znaczy relacja. Bo może czasem wcześniej się było w związku, może się było od czegoś czy od kogoś zależnym, a może trzeba wejść w relację.